spór, czy dzieci mają do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Nawet tego niewolnikom nie wolno decydować o swoim własnym dziecku, tylko pan decyduje. Tak? Nawet tego nie wolno decydować, ale zwrócić Państwu uwagę, że dla nas jest spór absurdalny. W prawicy to rodzice decydują o tym, kiedy puszczą dziecko do szkoły. I koniec. Tylko matka wie, czy jej córka się zadaje do szkoły, czy nie. Tylko ojciec wie, czy jego syn się zadaje do szkoły, czy nie, prawda? Skąd pani minister, który nie zna mojego dziecka, może decydować o tym, w jakim wieku on idzie do szkoły, prawda? No skąd, jak ona go nie widziała na oczy? To jest, ale w tych niewolniczym oczywiście tak się robi, bo nie dbają o dzieci niewolników. Rodzice dbają o swoje dzieci bardziej. Jeżeli ktoś mi powie, że pan minister powinien decydować, bo bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja oświadczam, że ten, kto bardziej kocha moje dziecko niż ja, nazywa się pedofil i ja nie chcę, żeby pedofile, prawda, decydowali o tym, jak się, czego się uczą, w jakim wieku moje dzieci. I koniec. A co, nie wiecie Państwo, czym się różni pedagog od pedofila? Tym, że pedofil naprawdę kocha dzieci. Otóż proszę Państwa... Otóż, jeszcze raz mówię, to rodzice i tylko rodzice powinni odpowiadać za dzieci. To jest elementarz. Wtedy znikają problemy. W ogóle 99% problemów, które dzisiaj mamy, no to problemy, które nie istnieją w żadnym normalnym ustroju. To problem, czy mamy się janosikowe. W normalnym kraju nie ma przekazania pieniędzy od jednego województwa do drugiego i nie ma takiego problemu. Czy w szkole ma być religia, czy nie. W normalnej szkole rodzice decydują, do jakiej szkoły posyłają dziecko. W jednej jest religia, w drugiej nie ma i państwo nawet nie wie. Państwo nawet nie wiedziało, czy na Sorbonie studiuje sobie Maria Kiełbis-Skłodowska, bo państwo francuskie nie wiedziało, która nie studiuje, to była prywatna uczelnia, prawda? Państwo się nie interesowało tym, kto na niej studiuje, bo co to państwo obchodzi, prawda? Jakby studiowała, bez programu Erasmus studiowała, proszę sobie wyobrazić. Bez programu Erasmus połowa polskich studentów w XIX wieku studiowała na innych uczelniach. W Dorpacie, w Petersburgu, w Kijowie, w Monachium, w Paryżu, w Berlinie, prawda? Połowa studentów poza granicami Polski. Bez programu Erasmus, naprawdę. To prawda, ale są kraje, w których były, uczelni też studiowali za granicami. Niech pan nie obraca wreszcie pedagogów, bo to cholery można rozumieć. Proszę pana, jaka miłość pedofila? Co pan chrzani? Ale pan się nie zna. Proszę pana, jeżeli pan się nie zna na dowcipach, to już trudno. No. To był dowcip. Od tej pory będę mówił, kiedy będę mówił dowcip, będę mówił, to jest dowcip, dobrze? Już trudno. Otóż natomiast ja bronię pedagogów przed wizytatorami, kuratorami, którzy przeszkadzają pedagogom w pracy. Tak, oczywiście.